Na początku września marszałek województwa dolnośląskiego, biskup diecezji świdnickiej oraz burmistrz miasta i gminy Niemcza zaprosili wszystkich dolnoślązaków na dożynki wojewódzko-diecezjalne. Bardzo ważne dla województwa dolnośląskiego obchody, chociażby dlatego, że w tym ogromnym sukcesie, jakie ma województwo dolnośląskie, bo jest szóstym regionem na 280 regionów w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dynamikę rozwoju gospodarczego, jest spore miejsce też i spore zasługi rolnictwa. Jako województwo dolnośląskie też czynimy wszystko, żeby to, co wyprodukują dolnośląscy rolnicy, było na miejscu, tutaj właśnie na ziemi dolnośląskiej przerabiane, a więc stawiamy na bardzo nowoczesne przetwórstwo ekologiczne, ale i również o niezwykłych właściwościach. Co roku robimy, czy dożynki są w innym miejscu naszego przepięknego Dolnego Śląska. Zadecydowaliśmy, że w tym roku będzie to Niemcza. Dlaczego Niemcza? Dlatego, że to jest miejscowość naprawdę historyczna, która miała znaczący wpływ na historię całego państwa. Leży w subregionie wałbrzyskim, leży naprawdę w historycznym, przepięknym obszarze, no i przede wszystkim w subregionie rolniczym, tu gdzie rolnicy uprawiają ziemię, cieszą się z bogatych plonów, no i również potrafią się bawić. Jest to dla nas niesamowite, że możemy być gospodarzami takiej potężnej, wspaniałej uroczystości. Jesteśmy zachwyceni, że przede wszystkim, że pogoda nam dopisała. Mamy delegacji potwierdzonych powiatowych, 20 delegacji powiatowych i nie pamiętam w tej chwili, bo delegacje diecezjalne przychodziły, w każdej chwili dochodziły. To jest dzień wielkiego dziękczynienia za płody ziemi, za to tam ziemia urodziła w tym roku. Panu Bogu dziękujemy i dziękujemy też rolnikom, którzy, prawda, przy tym warsztacie podstawowym, jakim jest ziemia, pracują, żebyśmy właśnie mieli chleb, żeby było pożywienie, żebyśmy mogli żyć biologicznie. Tak, więc piękna uroczystość rynkowa, podsumowująca, prawda, pracę rolniczą w ciągu tego roku. Jest to takie zwieńczenie całorocznej pracy, podsumowanie codziennego trudu, wysiłku wkładanego każdego dnia przez cały rok. I tutaj dzisiaj spotkamy się, by z jednej strony, żeby podziękować, z drugiej, żeby zaplanować, co i jak zrobić w przyszłym roku, żeby swoją pracą osiągnąć lepsze efekty. A prosić i podziękować Bogu, z jednej strony go prosić o lepszą aurę, o lepszą pogodę, z drugiej podziękować za to, co było. Starostą i starościną dożynek wybrani zostali Dominik Piątkowski i Justyna Kaczorowska. Wydaje mi się, że jesteśmy takimi przedstawicielami rolników, sadowników, działkowców, wszystkich tych, którzy zbierają swoje plony i chcieli się nimi pochwalić gospodarzom. Oprócz części oficjalnej odbyły się także obrzęd dożynkowy Misterium Chleba w wykonaniu zespołu Joanki. Występ zespołu pieśni i tańca Śląsk. Oraz konkurs na najładniejszy dożynkowy wieniec. Myśmy właściwie nie miały jako tako projektu w trakcie prac wykonywanych. Jakieś tam pomysłyśmy dokładały. I w końcu wyszło tak, jak wyszło, ale gotowego projektu nie było, tylko w trakcie pracy. Praktycznie wszystkie kwiatki są wymyślone przez nas, przez kobiety, które pracowały przy tym wieńcu. Bardzo mało jest zaczerpnięte z innych wieńców, wymyślałyśmy same.
samo wyplatanie, że tak powiem, łączenie elementów już nie było takie pracochłonne. Najbardziej pracochłonne, wiadomo, to było przygotowanie tego ażuru, precyzyjne, było moczenie zboża, nawlekanie na druciki i później to wszystko komponowanie, klejenie, to już gdzieś nam zajęło około miesiąca. Ile osób brał udział w tworzeniu tego pięknego wieńca? Rada Sołecka liczy w sumie 6 osób, ale oprócz tego mamy też babcie, mamy, które chętnie nam w tym pomagały. Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich. Nasze koło liczy 18 członkiń i to jest nasz pierwszy wieniec, bo powstaliśmy w tamtym roku. I to tak wygląda nasz pierwszy wieniec, który starałyśmy się zrobić jak piękniej umiałyśmy. Użyłyśmy różne rodzaje zbóż, pszenica, jęczmień, proso, owies oraz len. Jak długo trwało tworzenie tego pięknego słupa? Od początku zaczęłyśmy w lipcu, także już trzeci miesiąc robiłyśmy, bo do ostatnich chwil jakieś upiększenia były, jakieś dodatki. Najładniejszy dożynkowy wieniec w tym roku należał do reprezentacji powiatu polkowickiego.